Siemanko, z tej strony Black Heroes, a w tym odcinku z mojego cyklu Żołnierzach Wyklętych przybliżam postać Augusta Emila Fjeldorfa, pseudonim Neil. Także August Emil Fjeldorf, pseudonim Neil, urodził się 20 marca 1895 roku w Krakowie, był generałem Brygady Wojska Polskiego, skąd dodawany do jego pseudonimu stopień generalski i zastosowano na niego określenie generał Neil. Neil był również organizatorem i dowódcą KDWAK oraz zastępcą kandydata głównego i dowódcą organizacji Niepodległość. To był skrót. Nie, to był skrót właśnie Niepodległość. Następny rodziną. Także August był synem Andrzeja i Agnieszki z domu Szwanda. Kończył naukę w szkole wydziałowej imienia Świętego Mikołaja, a następnie gimnazjum 5 i seminarium nauczycielskie męskie w Krakowie. W 1910 roku wstąpił do Towarzystwa Sportowo-Gimnastycznego Strzelec, którego pełnoprawnym członkiem stał się w grudniu 1912 roku. Ukończył w nim również szkołę podoficerską. Po wybuchu I wojny światowej 6 sierpnia 1914 roku zgodził się na ochotnika do Legionów Polskich i wyruszył na front rosyjski, gdzie służył w randze zastępcy dowódcy plonu piechoty. Po kryzysie przysięgowym wstąpił do armii Austro-Węgier, a w sierpniu 1918 roku zgłosił się do Polskiej Organizacji Wojskowej w rodzinnym Krakowie. Od listopada 1918 roku w szeregach Wojska Polskiego, początkowo jako dowódca plutonu, a od marca 1918 roku dowódcą kompanii CKM w pierwszym pułku piechoty Legionów. W latach 1919-1920 uczestniczył w kampanii wileńskiej po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej. W randze dowódcy kompanii brał udział m.in. w wyzwoleniu Dyneburga, Żytomierza, w wyprawie kijowskiej i bitwie białostockiej. Od 1919 roku był żonaty z Janiną Kobylińską, z którą miał dwie córki, Krystynę i Marię. Na krótko przed upadkiem Powstania Warszawskiego rozkazy naczelnego wodza Kazimierza 28 września 1944 roku został awansowany na stopień generała brygady. 7 marca 1945 roku został aresztowany przez NKWD w Milanówku pod fałszywym nazwiskiem Walenty Danicki. Przebywał w trzech obozach: Biesiozówka, Stupino i Chudiakowo. Po wyjściu z siedziby RKU po aresztowaniu przez funkcjonariuszy UB zostaje później przewieziony do więzienia Nokutowskiego, oskarżony o wydanie rozkazu likwidowania przez AK partyzantów radzieckich. Pomimo tortur Fjeldorf odmówił współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa, a w próbie ratowania dwukrotnie uczestniczyła siostra Feliksa Dzierżyńskiego, Aldona. 24 lutego wykonano wyrok przez powieszenie o godzinie 15.1953 roku w więzieniu Warszawa Mokotów. Miejsce pochówku jego ciała przez wiele lat pozostawało nieznane, jednak w kwietniu 2009 roku pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej udało się ustalić lokalizację grobu, który prawdopodobnie znajdował się na powązkach blisko jego symbolicznego grobu, który został tam utworzony. Oznaczenia, jakimi może się pochwalić generał Neil, był to Order Orła Białego, Złoty Krzyż Zasługi, Czterokrotny Krzyż Walecznych, Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej, Krzyż Złoty Orderu Wojennego Wirtuti Militari oraz wiele innych ciekawych odznaczeń, takich na przykład, jak już wam mówię, jak na przykład mieliśmy tutaj takie odznaczenia jak Złoty Krzyż Zasługi, Medal Pamiątkowy za Wojnę, Medal Wojska, Oznaka za Wielką Służbę, Krzyż Winna Wielkanoc oraz Krzyż Niepodległościowy. Upamiętnieniem Neila są film wersji Ryszarda Bugajskiego pod tytułem Generał Neil, opowiadający jego historię, co nie mówiący tych wszystkich wiadomości, które wam teraz przekazałem. Nazwano park w Chełmży jego imieniem, pomnik przed ramą Akademii Sztuki Wojennej, tablica upamiętniająca w kościele w Milanówku oraz właśnie ten symboliczny grób, który miał upamiętać 28 czerwca 1979 roku w Warszawie terenie obecnej dzielnicy Pragowej, czasowej ulicy Bosa Bieruta, zostało nadane imię generała Emila Fjeldorfa właśnie. W Krakowie mamy jedną z ulic w dzielnicy Krowodrze, nazwaną jego imieniem. W Ostrowiec Krasowa ulica generała Aleksandra Kolbowa nosi imię generała Augusta Emila Fjeldorfa Neila. W sierpcu na skwerku naprzeciw dworca PKP odsłonięty został pomnik. No i mamy jeszcze w domu, który mieszkał tu przy aresztowaniu, Łódź, ulica A. Pruchnika 39, odsłonięta 1989 roku, mamy również tablicę pamiątkową. Także te wszystkie wieści na temat generała Emila Augusta Fjeldorfa, które mogę dzisiaj przekazać, tak mam nadzieję, że będą dla was przydatne i będziecie przekazywali dalszym pokoleniom innym, aby wiedzieli, kim byli właśnie wyklęci, kim był generał Neil, co zrobił dla Polski, czym się odznaczył. Bo naprawdę jest to moim zdaniem bardzo ciekawa postać, która zrobiła wiele dla naszego narodu. Także jeśli film się spodobał, nie spodziewać łapki w górę, napisać komentarz oraz dać subskrypcję, aby być na bieżąco z tym odcinkiem oraz z kolejnymi. Także ja się z wami żegnam. Życzę wam miłego dnia, chociaż powiem miłego dnia, no bo nagrywam po północy. Także życzę miłego dnia
i żebyście byli zadowoleni i pamiętali o tych waszych bohaterach, żołnierzach wyklętych. Także się żegnam jeszcze raz, na razie i do następnego. Cześć! Nie w najsmutniejszym ze wszystkich miast.